Pokrótce dziękujemy za wszystkie modlitwy, za całe wsparcie. Dziękujemy Wam za to, że byliście też sercem tam z nami na tym wyjeździe. Dziękujemy bardzo i to było bardzo potrzebne. To było nam bardzo potrzebne i jesteśmy za to ogromnie Bogu wdzięczni i Bogu i Wam, że mogliśmy tego doświadczyć. Widzicie, Bóg nam dał w tym zgromadzeniu dar. Dał nam młodzież. To jest Boży dar dla nas. Dał nam te dzieci. To jest Boży dar dla nas. Naprawdę. I choć nieraz może się wydawać i ten oskarżyciel, o którym mówiliśmy tydzień temu, może podchodzić nas w różny sposób, to jednak dziękujmy Bogu za to, że to mamy. Naprawdę. Boży dar to jest, a po raz kolejny na tym wyjeździe doznałem, jak Boża łaska to jest i Boży dar, że możemy mieć taką młodzież. Naprawdę, chociaż jak sami dobrze wiecie, wiele potrzeba zmian i sami dobrze wiecie, ile ich potrzebujemy my sami. Tak dziękujmy Bogu za to, co już dał i prośmy Boga o to, żeby to rozwijał dla swojej chwały, ale dziękujmy Mu zawsze za to, co już dał, bo to, co już dał, to już nam dał. Możemy to obserwować. Jak żebyśmy byli głupcami, gdybyśmy mówili, że nic nie dał. Nie docenili tego, co już widzimy, co już mamy. A cały czas chcieli, tylko chcieli, oczekiwali od tego Boga i oczekiwali. Czy nie jesteśmy do takich ludzi, którzy na tej ziemi cały czas coś tylko oczekują, nic nie potrafią docenić, nastawieni i mówimy z takim człowiekiem, naprawdę ciężko być, ciężko rozmawiać, bo ten człowiek cały czas ma jakieś nastawienie. Ale kiedy już widzisz człowieka, że on już wdzięczny jest za to, co już otrzymał, chce więcej, oczywiście chce dobra więcej, ale wdzięczny jest za to, co już otrzymał i widzi to, to jakże inaczej z takim człowiekiem się przebywa. Także dziękujmy Bogu za to. Dziękujmy Mu za to. Jest naprawdę, myślę, że zgodnie i ja, i tutaj brat Michał, i brat Jan możemy to powiedzieć, którzy ten czas spędzaliśmy z tą młodzieżą. Dziękujemy naprawdę. Jeszcze raz powiem, dziękujemy Bogu za to. Słuchajcie, omawialiśmy jeden z tematów, który właśnie tam też był omawiany, przygotowywany przez młodzież. Chciałem tutaj z Wami to właśnie też omówić, żebyście wiedzieli, o czym też tam rozmawialiśmy. No, co też było tam, a co też jest w naszych sercach i z czym też przyszliśmy do Was tutaj. 5 rozdział Ewangelii Jana. Oj, przepraszam, następny już czwarty rozdział Ewangelii Jana. Czwarty rozdział Ewangelii Jana, rozmowa Jezusa z Samarytanką od 23 wersetu. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Jezus Chrystus mówi tutaj wyraźnie, że będzie taki czas, nadchodzi taki czas. Możemy śmiało powiedzieć, że to ten czas jest teraz, że Ojciec szuka takich, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. I widzicie, tak jak o Duchu Świętym mieliśmy mówione już wielokrotnie i ostatnimi czasy dosyć obficie, tak dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie skupili się na tej prawdzie, żeby oddawali cześć Bogu w prawdzie. W prawdzie. Co to jest? Czy to jest tylko to słowo? Czy to jest tylko coś, że ty będziesz myślał o tym, że teraz, Boże, ja Ci będę oddawał w prawdzie części i nie więcej nad tym się nie zastanawiał, więcej nad tym tego nie rozważał, co to jest ta prawda, jak Bogu się część oddaje w prawdzie. Warto nad tym się zastanowić. Warto nad tym się zastanowić. Nieraz, żeby zrozumieć, kogo Bóg szuka, w kim ma upodobanie tutaj na tej ziemi teraz. Kogo będzie wysłuchiwał, od kogo będzie przyjmował uwielbienie.
A od kogo nie będzie przyjmował tego uwielbienia? No, człowiekowi może się wydawać, że każdy, kto dzisiaj śpiewa pieśni chrześcijańskie, to śpiewa je Bogu i Bóg musi je przyjąć. Musi je wziąć, musi coś z nimi zrobić. Ja je Bogu oddam, a co Bóg z nimi zrobi, to jest Jego sprawa. Otóż właśnie dobrze podchodzić tak, żeby Bóg mógł je przyjąć z radością, z uwielbieniem, żeby mógł przyjąć je jako coś, co jest miłe Jemu. Jako coś, co przyjmuje to uwielbienie, bo to jest zgodne z tym, co powiedział przez swoje słowo, jak ono ma być mu wznoszone. Jak ważne to jest, bo przecież dlatego na tym nam zależy, żeby Bóg był rozradowany, kiedy mu śpiewamy. Żeby Bóg był uwielbiony, żeby jego oblicze mogło się radować, kiedy patrzy tutaj na swoje dzieci, które uwielbiają go właśnie w tej prawdzie. Widzicie, przeciwieństwem prawdy, my wiemy dobrze, co jest. Przeciwieństwem prawdy jest fałsz. Jak z daleka trzeba się go trzymać. Dzisiaj na tej ziemi jest tak, on mocno przez wroga rozlany. Naprawdę, bardzo mocno przez wroga rozlany jest fałsz. I wróg chciałby wszystkich, i zależy mu na tym naprawdę, żeby każdego człowieka wierzącego tak czy inaczej wciągnąć w ten fałsz. Bo wie wróg dobrze, że gdy człowiek będzie w fałszu, to nie będzie miał swobody przychodzenia do Boga. Nie będzie Bóg miał swobody w wysłuchiwaniu tego człowieka i przyjmowaniu chwały, bo fałsz nie podoba się Bogu. Nie podoba mu się. Jak mu się nie podoba, tak Bóg nie wmusisz w Boga, żeby przyjął coś. Jak to uczynisz? Nie dasz rady zrobić tego siłą, nie nakażesz mu tego. Nie, to jest Bóg, wszechmogący Bóg. Dlatego możesz swoją postawą, swoim życiem i swoim postępowaniem właśnie, codzienności, albo sprawić dzięki wielkiej Bożej łasce i w miłości Chrystusa, że Bóg będzie to chciał przyjmować i przyjmować to będzie, albo też odpychać Pana Boga i odpychać Jego chęć przyjęcia, chęć Jego właśnie przychodzenia i odbierania tego owocu, owocu prawdy. On naprawdę przychodzi do tego drzewa codziennie i chce z niego zrywać ten owoc prawdy. Przychodzimy do niego codziennie w modlitwie. Przychodzimy, klękamy na swoich kolanach, wołamy jego imienia, przychodzimy, szukamy go. A Bóg mówi, trwajcie w prawdzie. Tam jest miejsce wysłuchiwania mojego. Nie bądźcie nigdy nie bądźcie uczestnikami fałszu. Nigdy nie bądźcie, inaczej mówiąc, ludźmi, którzy gdziekolwiek dadzą się wrogowi wciągnąć w jakikolwiek fałsz, w jakąkolwiek skrytkę, chowanie się przed Bogiem, w jakiekolwiek zrobienie czegoś, co się Bogu nie podoba i ukrycie się z tym. Naprawdę, mnóstwo modlitw jest na tej ziemi, które Bóg nie wysłuchuje. Bo człowiek ukryty wszedł w fałsz. A Bóg mówił w duchu i prawdzie. Nam się nieraz może wróg na nas napierać i może nam się wydawać już, że Bóg jest jak człowiek. Że jak powiedział w duchu i prawdzie, tak jak nawet będzie to już delikatny fałsz, to przepuści. Jeśli tam będzie krzta, bym powiedział, fałszu. Jeśli tam będzie jakiś mały element ukryty tego fałszu, jakaś obraza kogoś, jakieś obmóstwo, jakieś plotkarstwo delikatne, nie takie obszerne, ktoś by powiedział, jakikolwiek zły czyn. I będę Bogu starał się zaśpiewać pieśń oczyszczonego człowieka, człowieka, który w czystości przychodzi do Jezusa Chrystusa, to jak ja wyglądam? Gdy wiem, że z kimś z was miałbym jakąś sytuację sporną, byłoby między nami coś nie tak i za chwilę bym przychodził i cieszył się, radował jakby nigdy nic. Za jakiego człowieka byście mi mieli? Dwulicowego? Fałszywego?
Powiedzielibyście, ej człowieku, my mamy niezałatwioną sprawę. Teraz mnie przychodzisz, chwalisz, wszystko jest dla ciebie w porządku, a przecież sprawa między nami jest. Musimy najpierw ją załatwić, a wtedy możemy przejść dalej. I będzie dobrze, załatwimy, będzie dobrze. Wtedy będziemy mogli się radować sobą, wtedy będziemy mogli się cieszyć, będziemy mogli pójść dalej. Czy jeśli między ludźmi tak jest, chociaż dzisiaj jest naprawdę bardzo duży napór, żeby udawać. Ale jeszcze właśnie tak ma być między ludźmi, między chrześcijanami. O tym mówi Paweł z kolei w liście do Efezjan. Jeśli ma między ludźmi tak być, to jak między nami a Bogiem, który wie wszystko. Drugi człowiek nie wie wielu rzeczy. Nie zna zamysłów do końca twojego serca. A Bóg wie wszystko. Dlatego Bóg mówi, abyście nigdy, nigdy nie byli w tym miejscu jakiegokolwiek fałszu. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 16 werset. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bóg wyraźnie zaznaczył, nic fałszywego między wami ma nie być, mój ludu. Nic fałszywego. Już nawet patrząc na to świadectwo, to jednak idąc dalej, nic fałszywego między wami ma nie być. Są pewne rzeczy, przez które w miłości znosimy się nawzajem. To nie o takich mówię tutaj. I Boże Słowo nie mówi o takich, bo możemy to dalej wyjaśnić. Ale kiedy rzeczywiście jakiś fałszywy osąd, jakieś fałszywe pomówienie, czy nawet fałszywe właśnie takie podejście między człowiekiem jest, że coś nabroił, a jednak myśli, że można na tym sobie spokojnie przejść i fałszywie podchodzi do czegoś dalej. Badajmy sprawę, zobaczmy, jak to wygląda przed Bogiem. Zobaczmy, jak to wygląda przed Bogiem. Widzicie nieraz na zgromadzeniach, ja pamiętam ten czas i ja wiem, o czym mówię, że nieraz na zgromadzeniach, zanim się to zgromadzenia rozpoczęły, to było naprawdę tam wcześniej jeszcze na Dziwanowskiego, można było zauważyć pewne rzeczy. To już mniej. Ale na Dziwanowskiego można było zauważyć te pewne rzeczy, że ludzie jeden do drugiego podchodził, czy jedna do drugiej podchodziła i mówiła, słuchaj, musi rozpocząć śpiew, przepraszam cię. Przepraszam cię za to, że za tą sytuację, za to powiedzenie, za to słowo. Sam wiem, bo sam to robiłem. Bo człowiek wiedział, że za chwilę stanie przed Bogiem. Przed Bogiem, który nienawidzi fałszu. Przed Bogiem, który przecież zna zamysł serca i wie dobrze, że nie można tak podchodzić do Niego, kiedy ma się coś z kimś. O tym czytamy w kazaniu na górze Jezusa Chrystusa. No i widzicie, właśnie tak jest. I to nie jest coś, że to mija z wiekiem. Oczywiście, daj Boże, żeby minęło z wiekiem, że już więcej takich rzeczy nie robimy. Że kiedy rośniemy w Chrystusie, wzrostu nam przybywa, żebyśmy nie musieli przepraszać. Ale kiedy coś jest, to musimy przeprosić najpierw. A później rzeczywiście stanąć przed Bożym obliczem i wiedzieć naprawdę, wiedząc o tym, że Boże, jak ja miałbym teraz zaśpiewać tą pieśń? Jak ja miałbym teraz się pomodlić tak wobec moich braci, wobec sióstr? Jakby nigdy nic. Oczyś mnie, pomóż mi. Ale Bóg mówi, idź, załatw tą sprawę. Załatwisz, przyjdź do mnie. Ja cię przyjmę. No i chwała Bogu za to, że tak u Boga jest, że Bóg nie każe nam 5 lat spędzać w jakimś obozie odpracowywania za to, co narozrabialiśmy. Ale że nam przebacza, odpuszcza winę, gdy jesteśmy wobec Niego prawdziwi. Gdy jesteśmy prawdziwi wobec braci, wobec sióstr. Kiedy nie mówimy, niech zatrze to czas, niech sobie z tym poradzi przebieg doświadczeń, które będą narastały i następne przyjdą, o tym zapomni na pewno. Nie, my mamy właśnie Bóg, zobaczcie, jaki jest Bóg. On często nam przypomina o tym. Pokazuje, ja jestem Bogiem, który wszystko widzę. Ja wszystko widziałem. Ja słyszałem tamtą sytuację. Ja wiem, tu nie chodzi o coś urojonego.
Również, jak powiedzieliśmy tydzień temu, można sobie na tej ziemi, znaczy nie sobie, ale nawet wróg jest, który chce człowieka dopaść, zgnieść i mówić coś, czego też nie było. Dlatego trzeba trwać przed Bogiem i badać swoje serce. Ale jeśli jest taka sprawa, to nie można tak do Boga podejść. Wtedy lepiej wyjść naprawdę, załatwić tą sprawę i wrócić, niż przesiedzieć i powiedzieć zmarnowane. Znam takich braci, którzy w pewnym momencie powiedzieli, ja zmarnowałem całe zgromadzenie. Bo przed zgromadzeniem była sytuacja, jakieś doświadczenie, nie dało rady. No i później zmarnowałem całe zgromadzenie. Zmarnowałem je. No to dlaczego tegoś nie załatwił przed zgromadzeniem jeszcze? Przecież to już nie wróci. Odsłuchasz? To jeszcze dzięki Bożej łasce. Ale żeby wrócić to zgromadzenie całe, żeby z powrotem je móc przeżyć przed Panem, żeby móc radować się z tych pieśni przed Panem, żeby móc radować się z tego, kiedy to słowo jest teraz głoszone, już tego nie przeżyjesz. To już było. Więc samo to poczucie tej straty powinno nas pchać do tego, że my chcemy być w prawdzie, że my chcemy być gotowi na to, żeby to przyjąć w prawdzie, żeby stawać przed Bogiem nieustannie w prawdzie, żeby On widział prawość naszych serc i wiedział, że jeśli nawet sobie nie radzimy i wiedział, że nawet jeśli są sprawy, które gdzieś zostały po prostu poczynione źle, to przychodzimy w prawości i mówimy, Boże, tak jest, Ty widziałeś. Nie mogę zaśpiewać Ci tej pieśni. Nie mogę Ci jej tak spokojnie zaśpiewać. Przebacz mi. I człowiek nieraz podczas pieśni będzie modlił się do Boga. Jeśli nie ma tej osoby w zasięgu swoim i nie może do niej zadzwonić, nie może się z nią teraz skontaktować, to prosi już Boga w pieśni. Mówi, Boże, Boże, pomóż mi. Pomóż mi, przebacz mi to i daj, żebym jeszcze tą pieśń mógł już zaśpiewać jako wolny. Wiesz, że nie mogę tego zrobić w pełnej wolności. Wiesz, że nie mogę tego uczynić swobodnie. Bo jeśli tak nie będzie, to również jest gwarancja tego, że po paru razach, kiedy sobie odpuścisz, kiedy sobie odpuścimy, to łatwiej ci będzie pewne śpiewać, będzie już łatwo śpiewać pieśni, a do serca będzie przychodziło, ja ty jesteś w porządku? To zawsze tamtych będzie wina. A ty już jesteś w porządku. Ty śpiewaj pełnymi płucami. Ty jesteś w porządku. Taki jest wróg. Po jakimś czasie to sumienie będzie gasło. Po jakimś czasie już nie będzie takich rzeczy. Dlatego bądźmy czujni i trzeźwi. Żeby nigdy nie pozwolić sobie na jakikolwiek fałsz. Lepiej jest, o tym też powiedzieliśmy, że lepiej jest nawet 100 razy przyjść i powiedzieć, przebacz mi, źle zrobiłem. Niż 10 razy sobie odpuścić i powiedzieć, dobra, nie ma sprawy, tam w ogóle nie będę się tym zajmował. Nie. Nie zgłuszajmy naszego sumienia. Nie zabijajmy serca, w którym chce rządzić Jezus Chrystus. Nie tłamszmy Go i nie mówmy, że jest fajnie. Pan nie będzie dochodził. Naprawdę, bądźmy tymi, którzy mają szczere serce wobec Boga i wiedzą o tym, że On wnika, że nie sprawdza serca tak jak Ojciec Pokoju. Ja sprawdzam pokój nieraz moich synów, czy jest uporządkowany. Oni się cieszą, że to mama nie wchodzi, tylko tata. I jak tam u nich porządek? Pyta żona. Porządek. Mówię. Ona wchodzi. Porządek? Ja mówię, no przed chwilą był. No ale oni mówią, no tato, nic się nie zmieniło. No, mamy różne poczucie porządku. Widzicie, i dlatego nie wolą, jak tata sprawdza porządek, niż mama. No tak jest, ale u Boga tak nie ma. Człowiek może powiedzieć, a drugi człowiek, sprawa jest nieważna, drugi człowiek, to wiesz, on inaczej patrzy, no, nie możesz spojrzeć na Boga jak na człowieka. Ty musisz mieć świadomość tego, że Bóg widzi wszystko i dobrze, żeby później to przenieść tak samo na ludzi, bo Bóg mówi, jeśli nie miłujesz tego brata, którego widzisz, nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz. Psalm 36.
Psalm Dawida, sługi Pańskiego. Występne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo odchlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego jest niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. Widzicie, taki człowiek nie podoba się Bogu. Taki człowiek może mieć jakieś podszepty. Jakiś taki człowiek szeptać może. Jakiś taki człowiek, wiecie, przyjęło się właśnie, już od dziecka słyszałem to, że szeptem się w towarzystwie nie mówi. Bo to wtedy inni się domyślają od razu ich innych rzeczy. Ale widzicie, właśnie, czy nie jest tak często, że człowiek coś szeptem, właśnie by szeptał do drugiego przeciwko innemu człowiekowi? Czy nie jest, że już ma jakieś podszepty w swoim sercu? Czy nie jest tak, że ten człowiek, który już jakieś podszepty ma w swoim sercu przeciwko komuś i nie załatwi jakiejś sprawy, to później on sam naprawdę schlebia sobie w pewnym momencie i mówi: ja nic złego nie uczyniłem. Ja nic złego nie uczyniłam. Ja przecież nikomu nic nie powiedziałem. Nie powiedziałam. I to on jest winien tego, że ja tak działam na niego. To ona jest winna tego, że ja tak działam na nią. Otóż widzicie, prawda ma to swoje piękno w Jezusie Chrystusie. Dana nam została, abyśmy w tej prawdzie krocząc mogli modlić się do Boga, a Bóg, żeby mógł rozwiązywać te wszystkie sytuacje. I czy to zechce bezpośrednio je rozwiązać, czy przy pomocy mądrości, której będzie chciał udzielić nam, swoim dzieciom. On rozwiąże każdą sytuację, abyśmy chodzili tylko w prawdzie. Mu zależy na tym. On stoi po stronie, całym sobą powiedziałbym, stoi po stronie tych, którzy chcą żyć w prawdzie na tej fałszywej, na tej obłudnej ziemi, na której jest pełno, pospolitą rzeczą jest fałsz, pospolitą rzeczą jest obłuda. Bóg chce, żebyśmy żyli w prawdzie. Idąc dalej, Bóg chce, żebyśmy żyli, i o tym też mówiliśmy, Bóg chce, żebyśmy żyli w tej prawdzie wszędzie, tak samo. Oczywiście w pracy nie siądę z innymi do stołu i nie zaśpiewam tych samych pieśni, co z wami. Ale jeśli chodzi o moje postępowanie, moje rozumienie, moje myślenie, moje słowa, moje mówienie, moje emocje w pracy, one nie wybiegają, nie mogą wybiec poza to, co ja jestem między wami. Bycie w prawdzie to jest bycie w tym, w każdym miejscu dziecka Bożego w taki sam sposób. To nie jest dwulicowość, że w zgromadzeniu inaczej, inaczej w pracy. Inna twarz w pracy, inna twarz w zgromadzeniu. Dziecko Boże jest wszędzie prawdziwe. To nie jest tak, że ono sobie w pracy może szeptać, a później przyjść na zgromadzenie: Boże, tamten rozdział zostawiamy. Panie Boże, ten rozdział teraz bierzemy, tą księgę bierzemy. W tej księdze jest czysto. Praca to jest inny dział. Bóg mówi: wszystkie działy w twoim życiu wziąłem, aby je oczyścić. W każdym masz być prawdziwy, stojąc przede mną. Tak samo. Dlatego nie ma nigdzie właśnie dziecka Bożego usprawiedliwienia. Czy jest w pracy, czy jest w domu, czy jest na zgromadzeniu. Kiedy dziecko Boże jest prawdziwe, wszędzie zachowuje się tak samo. Wszędzie zachowuje się tak samo. Jeśli jestem pomiędzy wami człowiekiem, który chce czystości, świętości, który trwa w niej, który zważa na to, co mówi, tak samo w pracy, tak samo w domu, tak samo w drodze. Wszędzie muszę zważać na to. Jeśli gdzieś zawinię, muszę tak samo przeprosić. Kiedy zawiniłem w pracy, to nic. Gdy zawinię w zborze, to trzeba się tym przejąć. Nie, tak nie jest. Wszędzie. Wszędzie, gdzie wejdzie fałsz, gdzie wejdzie jakaś obłuda, gdzie wejdzie jakiś grzech, jakaś nieprawość. Wszystkie te rzeczy są jednym życiem człowieka wierzącego. On musi je od razu załatwić przed Bożym obliczem. I nigdy nie być właśnie o dwóch twarzach. Wszędzie być tym prawdziwym. Nigdy nie być tym właśnie niegodziwym w żadnym miejscu. Bóg nam nie pozwala, nie mówi Bóg, że troszeczkę może być niegodziwy w tym świecie, ale u mnie masz być godziwy. U mnie masz być tym
posłusznym synem, posłuszną córką, a w świecie to musisz tam jakoś wytrwać, no musisz to jakoś zwyciężyć, musisz ten ostry świat jakoś przeżyć. Nie, Bóg mówi wszędzie, bądź trwaj w prawdzie, ja ci pomogę. Bóg stoi po naszej stronie, gdy my chcemy żyć w prawdzie. Gdy my nie chcemy nigdzie fałszu. Gdy my chcemy Jego prawdy w naszym życiu. Gdy my zawsze chcemy życia w czystości. On w każdym jednym miejscu nam pomoże. Nie będzie wtedy. Nic nie przedostanie się od wroga, który jest panem fałszu. Nie przedostanie się do naszych umysłów. Nic nie przedostanie się do naszych serc. Gdy my całe serce, cały nasz umysł mamy zanurzony w prośbie do Boga o prawdę i trwanie w tej prawdzie. Nie przedostanie się. I Bóg mówi, daje gwarancję. Przypowieści Salomona, 30 rozdział. Od 5 wersetu. 6 i 8 wersetu, część A. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Ono jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. I na tym się zatrzymajmy. Zobaczcie, Słowo Boże jest prawdziwe. Nie dodawaj nic do tego słowa. I żeby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jak trzeba trzymać się Bożego Słowa, jak trzeba trzymać się Bożej prawdy, jak właśnie trzeba trwać w tej prawdzie i Duchu Świętym, w tym właśnie, co jest właśnie od Boga nam dane, wyłącznie od Boga, gdyż On jest właśnie dawcą prawdy, dawcą Ducha Świętego, żeby faktycznie takim być, żeby po jakimś czasie nie było tak, że człowiek już dodaje coś do Bożego Słowa. Już to Słowo jest coraz więcej wzbogacone o to, co człowiekowi się wydaje. Słowo jest tak czyste i święte, że tutaj nie ma żadnej dokładki, wydaje mi się. Że tu nie możesz przyłożyć takiej samej wagi do tego, co mi się wydaje, jak do Bożego Słowa. Prawda Bożych Słów jest potężna, a to, co mi się wydaje, jest tak zmienne i chwiejne, że lepiej tego nie uważać właśnie jako takie, jako Boże Słowo. Traktuj Boże Słowo jako Boże Słowo i wtedy zobaczysz, jak trzeba uważać na to, żeby nic fałszywego się nie wdało. Bo po jakimś czasie, nawet wierzący ludzie, jest to zagrożenie i widziałem to nieraz. Im się już miesza to, co im się wydawało z Bożym Słowem. Kiedy żyjesz w prawdzie i oddzielasz prawdę wyraźnie od tego, co ci się wydaje, kiedy mówisz, to jest prawda, a to są teraz moje słowa, to wtedy nie ma problemu. Bo oczywiście Bóg pozwala ci na to, jak pozwolił swojemu słudze Pawłowi, że teraz mówię ja. No ale wiedział o tym, jaki duch w nim działał, dlatego później to dodaje. Ale pozwala mu na to i nawet w Biblii to jest zawarte, że można mówić, ale wtedy powiedz, to ja mówię teraz. Ja tak uważam. A tak mówi Boże Słowo i tego się trzymajmy. Widzicie, Boża prawda jest czysta. To nie jest tak, że musisz od tego Bożego Słowa oddzielić to, co odpadnie przy wypalaniu. Nie, Boże Słowo jest czystym Bożym Słowem. Dlatego traktuj je jako czyste. A jeśli coś miałbyś pomyśleć coś sam z siebie, dołożyć coś sam z siebie, to bój się, aby przypadkiem fałsz nie wszedł do twojego serca przez to, że sobie traktujesz Boże Słowo na równi z tym, co ci się wydaje. I wtedy łatwiej jest takiemu człowiekowi naprawdę wejść w fałsz innych nauk, w fałsz innych rzeczy, bo ten człowiek później już nie ma, mu się zaciera wszystko. Dlatego taka wielka zachęta i ostatnio słyszeliśmy, płynęła: czytajmy Boże Słowo, czytajmy go jak najwięcej, poznawajmy Boże Słowo, poznawajmy, klękajmy na kolana, wołajmy do Boga, aby nam je rozświetlał, aby nam je rozjaśniał, aby dawał nam ducha właśnie tej prawdy jeszcze więcej, aby
On w nas zwiększał to poznanie Boga. Żebyśmy wiedzieli jasno, co jest prawdą, a co fałszem. Im więcej rośniemy, tym więcej wróg rzuca fałszywych rzeczy na tą ziemię. Z każdym dniem, który... To nie jest taki dzień niczego, nie dziania się niczego na tej ziemi. Każdy dzień, który przeżywasz, jeśli nie wzmacniasz swojego poznania, jeśli nie szukasz Boga i nie wzmacniasz swojego poznania Boga, to jest to dzień zmarnowany. Dlaczego? Bo wróg wzmacnia swój fałsz. Wróg wzmacnia swoją armię kłamstwa, fałszu i obłudy. Wzmacnia to, żeby naprzeć jak najwięcej można, o ile można nawet i wybranych chce zwieść, tych, których Bóg wybrał przed założeniem świata, bo oni byli razem z Nim. To jakie on ma po prostu chore ambicje, wróg, żeby na ile można zwieść i wybranych. Dlatego jak mocno powinniśmy stawać w prawdzie i znać tą prawdę, żeby nie dokładać nic, ale wiedzieć, jaka jest prawda, żeby rzeczywiście oddalone było wszelki fałsz. Widzicie, tutaj czytamy to właśnie w tej księdze człowieka, który nie wytrwał w tym do końca. Poszedł jednak za tym, co mu się wydawało. Poszedł jednak za tym, do czego go przekonywały. Poszedł jednak za tym, co, do czego go namawiały te niewiasty. Jednak uznał tamtą rzecz za tą rzecz, którą może robić. I co, w co poszedł Salomon? Wiemy dobrze doświadczenie tego człowieka. Poszedł w fałsz. Miał stać w prawdzie. Ojciec mu mówił: szukaj Boga, trwaj w Jego przykazaniach, a zachowany będziesz od tego. Lecz on poszedł później już w swoją mądrość i zaczął sobie dodawać. Dlatego jak ważne jest to, żeby nie dodawać nic do tego, tylko zawsze wiedzieć o tym, że Boże Słowo jest niezmienne, Boża prawda już została jasno określona. Żadne pokolenie nie ma prawa dopisać czegoś swojego do tego Słowa Bożego. Nie jest zostawione nam 20 kartek na końcu i teraz wy z XXI wieku dopiszcie tam coś swojego i posyłajcie to następnym, żeby to było równo ważne jak Boże Słowo. I niech tamci to traktują całe jak Boże Słowo. Bóg pokazuje to przez swoje dzieci, przez swój lud, przez wierny swój lud, że ma tych, którzy dają świadectwo prawdzie, ale Boże Słowo pozostaje niezmienne. To jest Boże Słowo. I dlatego niech ono takie będzie. Widzicie, następne słowa pisze ten właśnie Salomon, 8 rozdział. Księga Salomona, 8 rozdział, 13 werset. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. To jest właśnie piękna bojaźń. Piękna bojaźń Boża rozlana w sercach Jego ludu. Nienawidzę buty i pychy. Obyśmy nienawidzili tego u siebie samych najpierw oczywiście. Buty i pychy. Przewrotnej mowy również. Żebyśmy tego nienawidzili. Żebym kiedy miałbym cokolwiek powiedzieć, to żeby to było... Nie było to przewrotne, że tutaj tak, tu jeszcze tak. I później widzisz ludzi zapętlonych. Ludzie przewrotni są bardzo często, sami się zapętlają w te sieci. Sami na siebie jeszcze sieci dodatkowe zarzucają, bo oni już nie wiedzą gdzie co powiedzieli. Lepiej być małomównym człowiekiem i mówić zawsze prawdę, niż być człowiekiem, który dużo mówi, a później już nie wie, co gdzie nagadał. Zawsze się tam gdzieś wedrze. Wielomóstwo zawsze się wedrze gdzieś. Jakaś przewrotność, jeśli człowiek naprawdę nie trwa w Jezusie Chrystusie. A kiedy trwa w Jezusie Chrystusie, ten będzie zważał na swoje słowa. Już nie będzie tylu tych słów. Dlatego bądźmy tymi, którzy zważają na te słowa i trwajmy w Jezusie Chrystusie. Żyjemy naprawdę w ciężkim bardzo czasie na tej ziemi.
Żyjemy w takim czasie, gdzie jest wypalany jeszcze ten Boży lud, który jeszcze chce trwać w tej prawdzie, który chce tej czystości, pragnie swoim sercem całej czystości serca, pragnie czystości tych ust, pragnie czystości tego umysłu, wolnego od naprawdę wszystkich tych obrazów, od wszystkich tych informacji, wszędzie czystego, czystego jak Chrystus, który chodził po tej ziemi. Pragniemy tego, chcemy tego. Nie postawiliśmy Chrystusa w miejscu już naszego uwielbienia jako tego autorytetu, którego nigdy nie dościgniemy, obrazu, który i tak nigdy mu nie będziemy podobni. Nie. My biegniemy, stawiamy Chrystusa. Bóg sam stawia Chrystusa przed naszymi oczyma, abyśmy biegli, abyśmy byli jak mistrz. Aby uczniowie byli jak jego mistrz. Biegniemy tego. My chcemy być jak mistrz. Tutaj. Tacy jak mistrz. Dlatego zależy nam na tej prawdzie. Dlatego nam zależy na tym, żeby się z dala trzymać od tego fałszu, nienawidzieć tego. Powiedzieć, Boże, tego nienawidzę. I może nieraz być tak, że powiesz, Boże, tego, co nienawidziłem, przyszło teraz na mnie. Pomóż mi. Pomóż mi. Pomóż mi, przebacz mi, błagam. Odpuść mi moją winę, bo jest wielka. Odpuść mi ten grzech. Bałem się, nie chciałem tego, nienawidziłem, to przyszło na mnie. Pomóż mi, żebym w mocy Twojego Syna Jezusa Chrystusa już więcej tego nie czynił. Żebym był człowiekiem, który nie będzie z powrotem w to wchodził. Przypowieści Salomona, 17 rozdział. Można w prosty sposób sprawdzić nas, ludzi. Zaprosić kogoś na dobę do domu. Może nawet nie tyle zaprosić. Zamontować jakiś niejawny podsłuch. Powiedzieć, słuchajcie, tam gdzieś tam sobie, tam będzie leżało nagrywanie. Przez dobę będzie sobie działać. Wy tym się nie przejmujcie. Tak po prostu my chcemy poznać, jak wy w domu, nauczyć się od was z domu, jak wy żyjecie, wziąć dobre przykłady. No i wpadają dzieci, wpada żona, wpada mąż do tego domu. Nie widzą nikogo innego. Więc albo stoją w prawdzie przed Bogiem i są dobrym przykładem dla tych, którzy gdzieś tam później to odsłuchają. Albo łapią się za głowę i mówią, zapomniałem. Tam działa nagrywanie. I co my teraz z tym zrobimy? Skasować, cofnąć. Widzicie, właśnie tak to często wygląda. Można pójść dalej. Można wziąć kogoś z wierzących ludzi, braci i sióstr i powiedzieć, przyjdź do mnie do pracy. Ale nie tak, żebym wiedział i przygotował, jak do audytorium się ludzie przygotowują na czas jakiegoś tam właśnie sprawdzenia, czy wszystko w firmie w porządku. Miesiąc temu wiadomo, już od miesiąca wiadomo, że będą. Tego i tego dnia, o tej godzinie. Nie. Tak z nienacka ktoś przyszedłby, zobaczył. I bracie, jestem. O, no jesteś, no. No, tak. To wyjdźmy na zewnątrz, to pójdźmy gdzieś tam, no. No, właśnie. Widzicie, wszędzie mamy być prawdziwi. Wszędzie mamy. Ja mam tego świadomość i wiem, jak potrzeba nam w tym Chrystusa. Jak bez Chrystusa nie jest możliwe tak żyć. Bo nawet gdy ktoś przyjdzie do nas do pracy na chwilę, to nie zobaczy może całego kształtu. A Bóg, który widzi wszystko, wszystkie nasze sytuacje, wszystkie nasze odpowiedzi, wszystkie nasze zachowania i nie jest tym, który by był odbiorcą od strony człowieka. Bo zawsze ten człowiek jeden taki, drugi jest różny i zawsze coś tam innego. Bóg jest doskonałym odbiorcą. On wie, jaka jest prawda. On wie, co pasuje do prawdy, co nie pasuje. On wie, co jest prawdziwe, a co jest obłudne. Bóg doskonale wie. On się nie myli. Dlatego chce nam pomóc, żebyśmy zbliżyli się do Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie wszędzie byli prawdziwi. Bóg stoi nam z pomocą, żeby wszędzie tak było. To jest cudowne, że nie jest tym, który by nas tylko krytykował i osądzał, mając w tym radość, że znowu nas na czymś złapał. Ale chce nam w tym pomóc.
Mówi, taki będę mógł łatwo zmieniać, bo wie o tym. I pokazuje to w słowie, że takich prawdziwych ludzi łatwo się zmienia. Bo oni są we wszystkim, w każdym miejscu mają świadomość tego, że potrzebują zmian. Oni nie mówią, w pracy zmienić się? Nie, w pracy nic nie potrzebuję. W pracy nie potrzebuję tych zmian. Czasami w zgromadzeniu, jak mi ktoś nadepnie na odcisk, to jeszcze potrzebuję zmiany. A w pracy już nie. Bo w pracy ja inaczej z nimi postępuję. Otóż właśnie nie. Właśnie nie. Wszędzie potrzebuje zmian. I skruszone serce, pokorne serce, właśnie to jest serce, które wszędzie chce żyć w prawdzie. W domu, w drodze, w każdym czasie. Które nie ma problemu z przyznaniem się do winy. Które nie tai tą winę przed Bogiem. Które nie mówi, jestem, wiecie, doskonałym człowiekiem. Nie mówię, Boże, jak ja Cię potrzebuję, tylko w Chrystusie mogę być człowiekiem doskonałym. Tylko kiedy Ty, Panie Jezu, jesteś zawsze z przodu, to jestem doskonały. Ile jeszcze potrzebuję, Boże, zmian, Ty wiesz, mnóstwo. I zawsze tak staję przed Bogiem. Czy taki człowiek to jest człowiek, który zawsze tylko narzeka i ten człowiek nie może być dobrym przykładem dla innych? Widzicie, kiedy, znowu tu zacytuję tego wielkiego męża Bożego, Starego Testamentu, Daniel, staje przed Bogiem. I inni prorocy, oni się utożsamiają z tym ludem. Oni stawają przed Bogiem i mówią, zgrzeszyliśmy. My, lud Twój, zgrzeszyliśmy. My od Ciebie odstąpiliśmy. My byliśmy wobec Ciebie, Boże, fałszywi, byliśmy obłudni. Braliśmy sobie innych bogów. Udawaliśmy, że nic nie jest, że wszystko jest w porządku, że nic przed Tobą nie ukrywamy, a po nocach bóstwom chwałę oddawali. Byli strasznie fałszywi wobec Boga. Dlatego ten Daniel mówi, Boże, zgrzeszyliśmy. Ale już niech ten czas tej niewoli się skończy. Powiedziałeś 70 lat. Niech on już ten czas się skończy. Widzisz, właśnie to jest to właśnie, że wierzący ludzie, prawdziwie świadomi Boga ludzie, to są ci, którzy mówią, Boże, Ty wiesz, jak wiele jeszcze potrzebuje zmian. Ty wiesz, i to naprawdę, to nie jest ujmujące nikomu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się teraz użalać nad sobą i w drugą stronę powiedz, że teraz potępienia będą. Nie. Taki człowiek jest naprawdę świadomy tego, że potrzebuje nieustannie Chrystusa i zmian. Po to im o tym mówi, żeby rzeczywiście innych zachęcić do tego, żeby się nieustannie zmieniali. Bo gdy stają ludzie i mówią, że nie chcemy żadnych zmian, żadnego wszystkiego, rozwój się kończy. Kiedy człowiek mówi, że już jest mądry i żadnej innej mądrości nie potrzebuje, tam kończy się rozwój. Bo ten człowiek już wypiera wszelką naukę. Ten człowiek już wypiera wszelką lekcję. Będzie wypierał, będzie mówił, ja nic, ja jestem tak mądry, że ja nic więcej nie potrzebuję. Ale kiedy człowiek mówi, Boże, naucz mnie, to na tej ziemi jest pełno nauczycieli, którzy nauczają fałszywie. Ty mnie, Boże, poucz. Co jeszcze zmienić? Co Tobie się nie podoba? Co nie wejdzie tam do nieba? Czego nie wprowadzisz? Boże, poucz mnie tutaj. Zmień mnie, Boże. To wtedy rzeczywiście Bóg widzi w skrytości tego, nawet tą największą skrytość tego serca. Widzi, że to wypływa z tej głębi tego serca. I czy nie odpowie? Czy nie wejrzy, nie wysłucha? 100% gwarancja. Wejrzy, wysłucha. Bo widzi tego uniżonego człowieka, który z tej głębi serca woła do Boga, Boże, pomóż mi być takim jak Jezus i nie ukrywa się i nie robi z siebie tego, kim nie jest. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Znana nam dobrze historia z Nowego Testamentu. Kiedy tak ją czytam, po raz kolejny czytam, myślę sobie, Boże, ileż to razy ja byłem gorszy od tego Ananiasza i Safiry. Ileż to razy ja mówiłem Ci, Boże, wszystko Ci oddaję. Oddaję Ci moje życie, moje serce, moje myśli, moje pragnienia. Oddaję Ci wszystko. A kiedy później przychodziło coś, to pragnienie moje poszło w tą stronę. Myśli pobiegły w tamtą stronę. I tak sobie zrobiłem coś według swojego pragnienia, według swojej myśli. Ileż nieraz gorszy, ktoś by powiedział, nie. Ananiasz i Safira to inna działka. A ja wiem, co było w moim sercu
I wiem, co jest, kiedy czytam to. I wiem, co, o czym Duch Święty mnie uświadamia. Naprawdę, ile razy my jako ludzie może nie sprzedajemy swoich posiadłości, nie zastanawiamy się nad tym, żeby coś zataić, ukryć i część tylko oddać. A ileż razy mówimy naszemu Bogu kochanemu, że my, Boże, całym życiem, całym sercem, my tak, Tobie wszystko już naprawdę nie ma żadnej płaszczyzny, której byśmy Tobie nie oddali, Boże Wszechmogący. Przypomina się inna historia z Biblii, kiedy prorok mówi, a co to za beczenie owiec? Co to za odgłosy tych zwierząt? Miało być wszystko wybite. Co to jest? Do króla mówi. Widzicie, właśnie tacy jesteśmy i obyśmy nie, obyśmy właśnie, że Bóg nam wszechmogący dopomógł, żebyśmy naprawdę i poddajmy się temu Bogu, żebyśmy nie byli takimi, żebyśmy nie w żadnym wypadku już żebyśmy nie mówili Bogu, że teraz Ci wszystko już oddajemy, ale mówili, Boże, naprawdę, przeniknij moje serce, zbadaj moje nerki i pomóż mi, żeby wszystko naprawdę było Tobie oddane i trzymaj mnie tak przy sobie, abym już nic nie brał dla siebie, abym już niczego nie robił po swojemu, bo to będzie zawsze tragedia, abym już nic nie robił według swojego pragnienia, swojego zamysłu. Pomóż mi, Boże, być tak swobodnym przed Twoim świętym obliczem, żebym już miał Twoje pragnienia, Twoje myśli nieustannie, a wtedy prowadź drogą prawdy. Oni zapłacili od razu za to, co zrobili. Oni zapłacili od razu za to, co zrobili. Ja dzięki Bożej łasce jeszcze stoję przed Wami i mogę korzystać z Jego, wielkiego Jego miłosierdzia, z wielkiej Jego łaski, że nie zrobił ze mną tego samego. Ale to nie znaczy, że mogę sobie z tym Bogiem pozwalać i myśleć, że On się dzisiaj dla naszego pokolenia, dzisiaj dla mnie się zmienił, że teraz będzie innym Bogiem. Nie, mam świadomość tego, że Bóg jest ten sam. Tylko jeszcze dzisiaj pokazuje wyraźnie, że jeszcze nie to. Dlatego jeszcze okazuje łaskę, że jeszcze nie to. To mu się nie podoba. To masz zmienić. Masz jeszcze czas na zmianę. Jeszcze nikt się ostatecznie nie zapytał. Jeszcze nie stanąłeś na sądzie tym ostatecznym. Masz czas na zmiany. Dlatego lepiej korzystajmy z tego czasu, póki on jeszcze jest. Dlatego Piotr dodaje w pierwszym swoim liście, mówi wyraźnie, tam idą przykazania sługi Bożego. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Przykazuje ten wielki Boży sługa, jako narodzony nowomowlę, odrzuciwszy, 2 rozdział, 1 werset, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Porzućcie to wszystko. Porzućcie wszelką zdradę, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Porzućcie to wszystko, mówi Piotr. Niech to nie będzie nawet nigdzie tam schowane, w żadnej waszej kieszeni, niech nie będzie tego nawet troszeczkę. Porzućcie to wszystko, wyrzućcie to wszystko precz. Niech będzie to precz wyrzucone. I pragnijcie nieustannie tego, żeby Pan was mógł karmić swoim cudownym pokarmem, niesfałszowanym, w niczym niezatrutym, w niczym niedwulicowym. Boża prawda nie jest dwulicowa. Boża prawda nie jest, że 99% dobrego i 1%, jak gdzieś tam się doszukasz, to niestety to jest ten skutek uboczny tego, że tyle jest tego dobrego. Nie, 100% dobrego pokarmu. Nie ma żadnych odpadów, nie ma żadnych skutków ubocznych, nie ma nic. Możesz stosować w 100% Bożą prawdę daną nam przez Jezusa Chrystusa, przez apostołów, dane nam jako tą podwalinę tej naszej budowli, naszej wiary. Możesz to brać, stosować i wiedzieć, że takie życie podoba się Bogu. Że to podoba się Bogu i to przejdzie do wieczności z Nim. Życie oparte na tym Słowie, przez właśnie, które Bóg mówił przez swoje sługi. Aby się tego z dala trzymać, to odrzucać,
a to przyjmować. Dlatego Piotr, wiedząc o tym, mówi nie dlatego, żeby się ładnie teraz wysłowić, ale on mówi, to jest wasz ratunek. To są wyraźne, wyraźne wytyczne. Albo człowiek weźmie te wytyczne i według nich będzie postępował i wtedy może być pewnym zbawienia. Wtedy może być pewnym tego, dokąd zmierza i co otrzyma, bo to jest Boże Słowo. Albo rzeczywiście to odrzuci i powie, wolno mi. Wtedy inne słowa się do niego kierują. Rzymian 12 rozdział. Rzymian 12 rozdział. O czym to myślał ten kochany nasz brat Paweł? Wielki brat nasz, kochany Paweł. Kiedy pisał ten 9 werset. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Czy myślał o tym, że coś takiego może wystąpić? Czy coś takiego dziwnego spotkał między ludźmi w kościele, w tym, gdzie Chrystus ma rządzić? Otóż tak, widział nieraz. Dlatego mówił, nie bądźcie, kochajcie się bez obłudy, miłujcie się. Nie znaczy to, że będziecie szczerzy i to będzie przykra szczerość, to będzie zła szczerość, ale mówi, nie bądźcie w tej miłości nieobłudni, nie bądźcie takimi, którzy mówią, że miłują, a nie miłują. Jeszcze raz, i tutaj zaznaczę od razu, co mówię nieraz i zaznaczam. Mamy kochać, mamy mówić, że miłujemy. Bo znam takie przypadki, ludzi, którzy mówią, nie będę mówił, że miłuję, bo nie chcę być obłudny. Mów, że miłujesz i miłuj. To jest najlepsze wyjście. Niż nie będę mówić, że cię miłuję, bo pewnie nie będę jeszcze miłował. Nie, wybierz najlepsze wyjście. Nie wybieraj półśrodków. Wybierz najlepszy środek wyjścia w Jezusie Chrystusie. Mów, że miłujesz i rób to. Jezus Chrystus powiedział, że miłuje i miłował. Apostołowie powiedzieli, że miłują, miłowali. Wybierz takie wyjście. I w tym nie bądź obłudny. Jeśli gdzieś widzisz, że wdziera się gdzieś ta obłuda, że w pewnym momencie widzisz, że w tą miłość próbuje wejść ta obłuda, że próbujesz śmiać się do momentu, gdzie już po prostu nie możesz, musisz jakąś sprawę załatwić, to módl się na kolanach i idź tą sprawę załatw. Żeby nie było nigdy takiej sytuacji, że będzie ta miłość już obłudna. Że to będzie śmianie się ładne, a w sercu zupełnie co innego. Lepiej to załatwić, załatw to, bo później, kiedy fałsz wejdzie do serca i tam się rozgości, i tam się rozrodzi w tym sercu, to później są naprawdę bardzo ciężkie konsekwencje. Kiedy za tym fałszem będzie szło kłamstwo, bo fałsz bardzo ściśle w rodzinie trzyma się swojej z kłamstwem. On kocha tego swojego brata kłamstwo. Jak wejdzie fałsz, to za chwilę woła swojego brata. Chodź. Posiedź ze mną w tym sercu. Pokłamiemy trochę. Ja czasami fałszuję, ty będziesz kłamał, tu jest dobrze. Tu już nikt nas nie wygoni. Nie, w żadnym wypadku. Nie wolno. Paweł mówi, nie pozwólcie sobie na to, żeby tak było, bo później rzeczywiście takie serce jest już zatrute, takie serce już, takiemu sercu ciężko już bić w tym i miłować, pracować, żyć takiemu sercu ciężko. Dlatego Pan nas ostrzega i przez swojego sługę właśnie mówi do nas, żebyśmy brzydzili się złem, trzymali się dobrego. I nie mówi tylko do nas, brzydźcie się tutaj takim czymś i tak poprzestańcie. Nie, trzymajcie się dobrego. Więc myślę, w tym dobrym właśnie jest to, żebyśmy mogli powiedzieć, że nawzajem się miłujemy i mamy to czyste w sercu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Ewangelia Jana, 1 rozdział.
pierwszy rozdział. Znana nam dobrze historia, 47 werset i 8. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I na tym się zatrzymajmy. Jezus, który doskonale zna na wskroś każdego człowieka, widzi tego Natanaela, którego nam ponamawia Filip, i widzi go, widzi jego serce i mówi: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jezus Chrystus z daleka rozpoznaje serce człowieka. Nie potrzebuje, żeby ten człowiek siadał przed nim i mówił mu: Panie, ja do Ciebie przyszedłem. A Jezus: a jakie masz serce? No prawdziwe, Panie Jezu. Nie potrzebuje pytać. Jezus zna doskonale na wskroś nasze serca i wie, czy tam jest fałsz, czy tam jest prawda. Nie pomylił się, jeśli chodzi o Natanaela. I Natanael to dobrze wiedział, od razu wiedział, że to jest Pan. I nie pomyli się w stosunku do żadnego z nas. On się nigdy nie myli. Zawsze mówi prawdę. Oby mówił tak o nas, oby mógł tak samo powiedzieć o nas. Oto jest prawdziwy mój sługa, oto jest prawdziwy mój uczeń, oto jest prawdziwa moja uczennica, w którym nie ma fałszu. W którym nie ma fałszu, który nie jest inny w pracy, inny w zgromadzeniu, który nie jest, oczywiście, jak powiedzieliśmy, inne rzeczy robimy, ale w sercu i w zachowaniu, w słownictwie i właśnie w tym zachowaniu nie jest inny. I tu, i tam. To jest człowiek, w którym nie ma fałszu. Jedzie drogą, różne rzeczy zdarzają się na drodze, różne zagrożenia, różni złośliwi ludzie po drogach jeżdżą. Mogą różne rzeczy starać się zrobić za to, że jedziesz za wolno, raptem stówą na dopuszczalnej 120. I mogą różne rzeczy zajeżdżać ci drogę, hamować ci przed tobą. Co w tym momencie zrobisz? Czy będziesz dalej prawdziwy? W pracy mogą ci wiele przykrości robić. Co w tym momencie zrobisz? Czy będziesz dalej prawdziwy? Jezus mówi o tym znowu w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. Miejcie wiarę, że ja wam pomogę, i módlcie się. Przychodźcie w tych sytuacjach. Jeszcze więcej szukajcie Bożego oblicza, aby wam pomógł przejść przez te rzeczy. W domu masz sytuacje ciężkie. Nie chcesz reagować. Nie chcesz tego, żeby wstydzić się później przed Bożym obliczem. Nie chciałbyś tego, żeby ktoś może wierzący miałby w tym momencie wejść i by było ci wstyd przed tą osobą wierzącą, o której wiesz, że to jest osoba chodząca w czystości z Jezusem Chrystusem. To trwaj w tej modlitwie do Boga. Trwaj w tej społeczności z Bogiem. I proszę, nie przyjmuj. To już teraz moja prośba jest. Nie myśl sobie, że już jesteś, że może powiem tak, żebym nigdy ja nie pomyślał i żaden z was, taka prośba, że my już nie potrzebujemy zmian, że już mamy tyle lat, że my nie potrzebujemy zmian. Że my nie potrzebujemy tego Jezusa Chrystusa do tego, żeby chodzić w tej prawdzie, bo my już się tego wyuczyliśmy. My już mamy takie zwyczaje, że my już to dla nas chodzenie w prawdzie to już jest zwyczaj. To żadna lekcja, to żadna nauka. Uważam osobiście, że uczyć mnie mój Pan będzie do końca życia, chodzenia w prawdzie. Będzie mnie uczył do końca życia, że to wolno, to nie wolno. Widzi, zmienia się mój wiek. Widzi, zmieniają się różne sytuacje, doświadczenia, czy w domu rosną dzieci, czy w pracy się zmienia, czy w pracy różne sytuacje się zmieniają. Mój Pan widzi, że w tych wszystkich rzeczach chce być prawdziwy i będzie mnie uczył w nich wszystkich, abym chodził w Jego prawdzie. Więc do końca będzie mnie uczył chodzenia w prawdzie. Obyśmy poddawali się, abym ja się poddawał i każdy z nas temu, że potrzebujemy Go nieustannie i Jego zmian. Amen. Amen.